Stefan Venta to najbardziej znany polski choreograf tworzący za granicą. W Los Angeles wystawiana jest najnowsza produkcja tego artysty, Blue Apple. Niezwykły balet na nietypowej scenie, który łączy w sobie taniec, muzykę, a także grafikę 3D. Pierwszy tancerz i choreograf warszawskiej opery i baletu występował w Operze Paryskiej i na wszystkich najważniejszych scenach świata. Od 60 roku na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie tworzy choreografię do baletów scenicznych i filmów. Jego najnowsze dzieło to rzecz wyjątkowa. To jest bardzo specjalnie. Ja w życiu swoim nie robiłem takiego baletu. Sztuka wystawiana jest w samym sercu Los Angeles, w studiach filmowych, na nowoczesnej scenie w kształcie kuli. To jest 360 stopni, na których wyświetlamy wszystkie rodzaje wspaniałych obrazów. Także jest to nowa, fascynująca technologia, trochę jak w planetarium. Muzykę skomponował Philip Glass. Precyzyjne, subtelne nuty doskonale oddają charakter spektaklu, którego akcja rozgrywa się w szpitalu psychiatrycznym. Tu jest 6-7 kobiet tych. Każda z nich jest bardziej normalna niż ten doktor. To jest, jak temat dla baletu, to jest raczej nienormalny. Venta wykorzystuje elementy tańca klasycznego i dramatycznego. Do pracy zaangażował najlepszych tancerzy. Balet jest raczej trudny, ale są pewne radosne elementy. Ja wolę tańczyć te pozytywne nuty. To naprawdę ciekawe, móc wcielić się w bohatera, z którym jest coś psychicznie nie tak. Przedstawienie Blue Apple uświetniło sympozjum poświęcone nowym możliwościom w sztuce. Spektakl to doskonały przykład łączenia nowoczesnych form i sposobów wyrazu. Balet Stefana jest wyjątkowy. Z pasją opowiada trudną historię. Jest to historia, którą każdy z nas może odnieść do siebie, ponieważ każdy z nas ma własne demony, toczy własne walki. Venta to niekwestionowany mistrz baletu. Dziś swe artystyczne ambicje kieruje w nową stronę, nie przestając inspirować nowych pokoleń twórców.